Czasami uniwersa potrafią się przenikać, tak też było w tym przypadku, kiedy to Lord Vader napotkał na swojej drodze wyspecjalizowanego łowcy Yautja. Czy wyszedł z tego cało? Posłuchajcie. Jak pamiętacie z poprzedniego materiału, dowódca sił Imperium postanowił własnoręcznie rozprawić się z tajemniczymi stworzeniami, które wybiły oddział Delta na opuszczonym krążowniku. W trakcie walki z ksenomorfami naprzeciw niego stanął jednak godny przeciwnik w postaci Predatora. Rywale stanęli naprzeciw siebie, po czym pierwszy do ataku przystąpił łowca, który wycelował i wystrzelił w stronę Vadera z plazma kastera na ramieniu i gdyby nie unikł, walka zakończyłaby się w tym miejscu, gdyż energia wystrzelonego pocisku dosłownie rozerwała po szczycie grodzi statku znajdujący się za Anakinem. Następnie do akcji przeszedł sam dowódca szturmowców, który za pomocą swoich mocy chciał rzucić w przeciwnika stalowy blok generatora. Jednak Predator zareagował i rozbił lecący w jego stronę obiekt za pomocą tej samej broni, którą przed chwilą użył, strzelając w przeciwnika. Następnie Vader za pomocą swoich mocy chciał wpłynąć na Yautja i zmanipulował go, udając ucieczkę do Gwiazdy Śmierci. Jednak jak się możecie domyślać, był to fortel, który wprowadził Predatora w zasadzkę, podczas której Anakin uderzył łowcę w twarz, krusząc część jego maski. W tym wypadku przeciwnik dowódcy sił Imperium postępował nieostrożnie, gdyż wiedząc jak silny jest jego wróg, postanowił w swojej głowie, że albo go pokona, albo zginie próbując. I nie ma innej możliwości na rozwiązanie tego pojedynku. Walcząc na bliskim dystansie, zaczęli wymieniać się brutalnymi ciosami, po czym Vader został nawet trafiony wysuwanymi ostrzami i mocno krwawił. W szamotaninie łowca zdołał nawet zdjąć mu na chwilę maskę, jednak wtedy to Anakin użył plecaka rakietowego, aby oddalić się od bezpośredniego starcia. Wtedy to stojąc naprzeciw łowcy, Vader spokojnym głosem pochwalił umiejętności Predatora i przy okazji stwierdził, że to jednak za mało, aby równać się z ciemną stroną mocy. Yautja stał naprzeciw swojej ofiary, po czym schował ostrza i wyciągnął włócznie kombistik, aby przejść do dalszej walki za pomocą broni białych, gdyż widział jak rywal sięga po swój świetlny miecz. Nie docenił jednak mocy oręża przeciwnika, gdyż jego włócznia szybko została zniszczona, po czym Vader, myśląc, że jest już po walce, stracił na moment czujność. Predator błyskawicznie wymierzył do niego z broni i wystrzelił wysuwane ostrza, które przyszpiliły Vadera do ściany i cudem ominęły jego szyję. Łowca, chcąc dobić Anakina, nie mógł się jednak spodziewać, że ten za pomocą swoich mocy przyzwie do siebie wytrącony miecz świetlny, po czym zaatakuje przeciwnika, odcinając mu kończynę. Gdy ręka Predatora spadła na ziemię, łowca z planety Yautja Prime wiedział, że jest już bez szans, więc odpalił procedurę samozniszczenia, a w tle było słychać Vadera uciekającego do transportowca, którym chciał uciec z opuszczonego krążownika. To jednak nie był pierwszy przypadek, gdyż ci łowcy spotykali się z szturmowcami podczas realizacji planów Imperium. Łowcy Yautja wielokrotnie polowali na oddziały szturmowców, którzy byli desantowani na kolejne planety. Żołnierze Imperium nie byli jednak zbyt dużym wyzwaniem, dlatego też często walczyli z nimi niedoświadczeni łowcy z kasty krwawych i prości wojownicy. Link do jednego z komiksów znajduje się w opisie. Jeśli chcecie, abym opowiadał wam kolejne ciekawe historie, dajcie mi o tym znać w komentarzach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!